Dzień dobry, zaczynamy. Zegar przed chwilą dzwonił, więc jak będzie dzwonił po raz kolejny, to znaczy, że powoli czas kończyć. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. I dzisiaj poruszymy temat walki. To jest temat dosyć trudny i rozumiany bardzo jednoznacznie, tak ostro. A chciałbym poruszyć dwa różne aspekty, żeby po prostu Państwu pokazać, jak ja to widzę i czy tak podobnie rozumiemy te sprawy, czy może nie. Ale zacznę od innej zupełnie sprawy, mianowicie wczoraj byłem na fantastycznym spotkaniu. Mianowicie wczoraj odwiedziłem kolegę Mirka, z którym widziałem się ostatni raz na rozdaniu świadectw w szkole podstawowej. Czyli widzieliśmy się ostatni raz, kiedy mieliśmy 14 lat. Minęło bardzo dużo życia takiego, prawda? No i teraz już spotykamy się po latach, tam nieważne ilu, prawie 50 latach się nagle spotykamy. I wspaniałe doświadczenie, mianowicie spotkałem człowieka w świetnej formie, świetnie utrzymanego, o takich pięknych, radosnych, młodzieńczych, uśmiechniętych oczach. To jest po prostu niesamowite, że czasami spotyka się kogoś i go się nawet nie poznaje, bo jest jakiś dziwny, no, czy jakiś zdziwaczały, czy jakiś... A tu spotkałem gościa, który był po prostu piękny, miał radosne oczy, poznałem go od razu i wpadłem tam na godzinę, a siedzieliśmy i rozmawialiśmy prawie 6 godzin. Fantastyczne spotkanie. Dostałem słoik miodu. Dostałem słoik miodu, takiego wykrystalizowanego. Na razie go tam nie mogę za bardzo jeść, ale kiedy doktor Dąbrowska powie, że mogę, to już sobie go na pewno posmaruję sobie kanapkę tym miodkiem, bo miód to jest dobra rzecz na serce. Więc dostałem słoik miodu. Fantastyczna, w moim odczuciu piękna rozmowa. Ma piękną rodzinę, ma wszystko takie poukładane, harmonijne. No po prostu wspaniała rozmowa. I w tej rozmowie była jedna piękna rzecz, którą chcę z Państwem się podzielić. Mianowicie rozmawialiśmy, okazało się zupełnym przypadkiem, że mamy bardzo podobne poglądy, znaczy takie normalne poglądy, znaczy normalne, no w sensie, że teraz się mówi, że to są jakieś poglądy, jakieś. Ja nie mam żadnych poglądów, po prostu normalne poglądy, no po prostu ja mam takie poglądy na rodzinę, na to wszystko, jak się miało w latach 60., powiedzmy 70., normalne poglądy mam na wiele rzeczy, które teraz przez to, że świat idzie, zmierza ku obłędowi, one stały się jakieś wydziwaczone. To zapowiedział Ziemkiewicz, że kiedyś byłem normalnym człowiekiem, potem byłem prawicowcem, teraz jestem faszystą. Problem jest taki, że moje poglądy nie zmieniły się ani na jotę. Więc to właśnie tak wygląda. I jedno zdanie, które powiedział kolega, po prostu wprawiło mnie w zachwyt i osłupienie. Zaczęliśmy tak sobie mówić, ale nie narzekać. No i kolega mówi, wiesz co, idą takie trudne czasy. No i ja mówię, no idą, musimy być na to gotowi, że idą trudne czasy. No zawsze są jakieś trudne czasy. W tej chwili słucham na przykład fantastycznego opisu wykładu pana profesora Nowaka z Krakowa na temat tego, jak komunizm niszczył cerkiew prawosławną w Rosji. Niesamowity, no fantastyczny, porywający, doskonały wykład. Ciekawe, czemu pan Hartmann nie publikuje w internecie tak znakomitych wykładów. Prawda? No, ale nic to. Chodzi mi o coś zupełnie innego. Więc rozmawiamy i on powiedział, idą ciężkie czasy. Ja mówię, no idą ciężkie czasy, no zwłaszcza te sprawy związane z energią, z energetyką, prawda? Koszty energii będą duże. To obniży się nasz standard życia, no znacznie, będziemy w trudnej sytuacji. A on powiedział tak, i tu zwracam Państwa uwagę, powiedział, wiesz co, są dwa aspekty bycia trudnych czasów. Jeden to jest to, i których się obawiam, jeden to jest obniżenie standardu, prawda, podniesienie kosztów funkcjonowania, a drugi to jest zduraczenie. Użył słowa pana Michalkiewicza, zduraczenie. I mówi, wiesz, ale jeżeli obniży nam się standard, czyli zbiedniejemy, wprost mówiąc, to nawet nie jest to takie złe. Ja zastrzyłem uszami, mówię, no, słucham cię, a on powiedział, wiesz, człowiek mniej zamożny staje się bardziej czujny, staje się bardziej uważny, staje się bardziej rozważny, bardziej uważnie
obserwuje rzeczywistość i to może nam wyjść tylko na dobre. Tego, czego naprawdę się boję, to zduraczenia. Powiem Państwu, że ta wypowiedź człowieka, on jest prostym inżynierem, pracuje w jakimś zakładzie elektroniki nowoczesnej. No naprawdę ta uwaga, to spostrzeżenie wprawiło mnie w osłupienie. Ja dawno nie pamiętam, kiedy słyszałem coś tak pięknego i mądrego. To było zachwycające, kiedy normalny człowiek, normalny, przeciętny, tak jak my wszyscy, no, trener, inżynier, ktoś tam, no przecież wszyscy jesteśmy zwyklakami, no takimi zwyklakami do bólu, powiedział tak piękną sentencję, że, no bo ja rozumiem, że ktoś powie, o bieda upadła. Tak, jeżeli ma się firmę, jest do zapłacenia 260 tysięcy za prąd i nie mamy tych pieniędzy, no to trudno powiedzieć, że nas to wyostrza, ale mówimy o normalnej rodzinie, której obniża się trochę standard, trochę to, trochę tamto, ale nie ma katastrofy. Faktycznie to trochę wyostrza i właśnie to on powiedział, powtórzę jeszcze raz, tego, czego naprawdę się obawiam, to zduraczenie, żebyśmy się nie zduraczyli. Boże, jakie to jest piękne. Mało ludzi jest tak w taki piękny, mądry sposób, dalekowzrocznie mądrych, bo co nam po pieniądzach? Ja bardzo często sobie myślę, są ci ludzie, wszyscy ci od Get In Banku czy od innych, którzy są no, bogaci, mają tych pieniędzy dużo, mają jakieś tam, oglądałem willę jakiegoś takiego polskiego notabla, który miał sypialnię wyłożoną jakimiś skórami, z salonu wyjście wprosto na stok, coś tam, ja nie wiem, czy to polski, czy ekwadorski notabl. Nieważne to jest. I pomyślałem sobie, Boże, ile musiał na to wydać pieniędzy, ile mógłby za to zrobić rzeczy dobrych dla innych ludzi, ale pomijam. Ale skoro temu towarzyszy mentalny rynsztok, układy, kradzieże, jakieś lewe prywatyzacje, jakiś ten cały rynsztok. No więc, Boże, to było piękne, że takie spostrzeżenie. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj za parę dni umieszczę Państwu takie materiały, które mi nagrywa kolega na komunikatorze i właśnie te materiały są fajne i tutaj chcę Państwu pokazać, ale nagrał mi jeden materiał, rozmawiał z kolegą z banku i mówi tak do mnie, Panie Robercie, jak Pan myśli, ile środków, ile ma jakby autonomię według banków, choć to nie są dane ogólne, przeciętna polska rodzina, powiedzmy, on jest brygadzistą w firmie, w fabryce, w Żyrardowie, ona pracuje gdzieś tam, tą córka też pracuje, coś tam. I taka ustabilizowana rodzina, on ma tam Opla Merive na gaz, ona ma Corsę na gaz, mają coś tam. Jak długo mają autonomię przeżycia? Czyli jakby dzisiaj wszyscy stracili pracę, to wszystkie środki, które mają, jak długo umożliwią im przeżycie? Ja mówię, no nie wiem, no chyba mało, bo tacy ludzie są biedni. Właśnie nie. I nie pamiętam dokładnie, ale chyba było to 12 lub 14 miesięcy. Nie pamiętam, powiedzmy 12 miesięcy. 12 miesięcy. I mówi do mnie tak, a Panie Robercie, ile ma autonomii finansowej korporat z Warszawy? Taki, wie Pan, z dobrej korporacji, gdzieś tam, ile średnio, jeżeli by stracił pracę przy utrzymaniu tych wszystkich kosztów, jaką ma autonomię finansową? Ja mówię, nie wiem, 3 lata? No bo sobie tak myślę, że ci ludzie mnóstwo hajsu odkładają, to tamto. Powiedział, nie, Panie Robercie, 40 dni. I być może to stąd wynika, że są wokół nas ludzie, którzy mają normalne potrzeby. On jeździ 18-letnią jakąś Merivą czy coś takiego na gaz, w idealnym stanie, pięknie utrzymaną, i on nie widzi powodu, żeby coś wymieniać, żeby coś zmienić. No jeżeli ten samochód jeździ, dowozi go do Żyrardowa do pracy, no to co w tym zmieniać? No i co i po co? Ja wczoraj rozmawiałem ze swoją narzeczoną, idziemy i ja mówię, piękna jest ten twój Twingo, bo moja dziewczyna ma narzeczona, ma Twingo, jedynkę,
ale w stanie takim gabinetowym, no po prostu dba o ten samochód no, niewiarygodnie, nie ma jednego punktu rdzy, tam blacharz tam wszystko, jakieś tam rurki wymienia, wszystko to, dajemy go do serwis, w pełni serwisowany samochód, no ideał. Ja mówię, no ten samochód twój to jest zachwycający, ten falbdach, no, smarujemy preparatami, żeby był elastyczny, te wszystkie te inne. A ona mówi, no, no i ma 20 lat. Ja mówię, nie, on naprawdę ma 20 lat w automacie Twingo? Ona mówi, tak. No ale my nie widzimy powodu, żeby wymieniać jej Twingo, jeżeli ono znakomicie chodzi, nie mamy takiej potrzeby. I teraz, jeżeli jest jakaś normalna rodzina, gdzie on pracuje, ona pracuje, ale on ma pasiekę, załóżmy, prawda? On ma jakieś przetwory, ona narobiła całą piwnicę różnych słoików, różnych rzeczy, kuchnia kwasiora, te rzeczy. Jest coś tam, mają jakieś inne rzeczy, mają wsparcie, mają fotowoltaikę jakąś z mądrą umową na dachu, mają coś. To nie dziwota, że ich wszystkie zasoby przy pewnej minimalizacji kosztów, ale takiej godnej, umożliwiają im spojrzenie na to, że nie jest najważniejsza jakby aspekt finansowy, że są ważne aspekty moralne, czy to, żeby nie zduraczyć. A ktoś, kto ma nóż na gardle, 40 dni to jest nic, on w firmie zrobi wszystko, co mu każą, ponieważ on cały czas ma przyłożony tutaj do gardła nóż. Ale to jest odnośnie wczorajszego spotkania, które było po prostu świetne, wspaniałe, budujące. Mam nadzieję, że ta relacja po latach się jakby zacieśni, że będę miał przyjemność spotykania się z tym mądrym człowiekiem i z jego rodziną. No po prostu spotkanie było zachwycające. Idę dalej, bo czym się zajmujemy? Chciałbym, żebyśmy zajęli się dwoma aspektami walki. I tu chciałem powiedzieć, że bardzo często rozmawiam z kimś i mówię, słuchaj, trzeba walczyć, trzeba się skupić, musimy walczyć. To w normalnej rozmowie. A są dwie odpowiedzi. Tchórze, znaczy ludzie no, bojący się, większość się boi, bo co to będzie, Boże, boimy się, tak, boimy. No dużo jest ludzi tchórzliwych. To mówią, a co ja mogę zrobić? To jest, kurde, mantra tchórzy. Mantrą tchórzy jest właśnie powiedzenie, a co ja mogę zrobić? Nic nie zmienisz, nie mamy na nic wpływu. Oni i tak zrobią, co chcą. No, szkurde balans. No, to jest mantra takiego tchórza wydyganego, który chodzi z kupą w spodniach, po prostu jak coś zobaczy i po prostu dyga, wydygane. Ale nie krytykuje, każdy jest jakiś, nawet wczoraj rozmawialiśmy o takim koledze, który tam no, ma, że ludzie boją się administracji, boją się różnych rzeczy, bo też widzą, że w Polsce nie ma prawodawstwa żadnego, żadnego sądownictwa, no sprawa Olewnika, zobaczcie, pana Olewnika, która nie została wyjaśniona, a po drodze poginęło mnóstwo osób, sprawa Papały, to są takie sprawy, które są w systemie, które mają pokazać ludziom, skoro nie znaleźliśmy zabójcy Papały, bo wyjechał na Mazury, zdaje się, albo nie znaleźliśmy tam sprawy Olewnika, bo coś tam, to waszych gównianych spraw też nie będziemy robić, ale jesteśmy w stanie was tak zmiażdżyć, jeżeli zechcemy, że wam oczy wyjdą na wierzch. Więc ludzie się boją. Ja to rozumiem i tego nie krytykuję. Ale mantrą tchórzy właśnie jest powiedzenie, a co ja mogę zrobić. A mantrą takich tchórzy oswojonych, którzy są tak trochę wydygani, ale już są trochę zuchwali, bo jeszcze nie siedzieli w pierdol na Łubiance, albo nie czytali Sołżenicyna, jest takie, to co? To mam wziąć czarnoprochowca, to mam wziąć maczetę. Właśnie chciałem Państwu zwrócić uwagę na dwa aspekty walki, gdzie nie trzeba mówić, a co ja mogę zrobić, albo nie trzeba też brać czarnoprochowca i maczety. Na maczetę przyjdzie jeszcze czas. Natomiast pierwsza rzecz, ja to może zdejmę. O, tutaj są plany odnośnie Ministerstwa Kultury, żeby zdjąć, wyrzucić pana Jarosława Marię Rymkiewicza i pana Jacka Dukaja z programu, ponieważ do układania towarów na półkach w Tesco nie jest to potrzebne, a my jesteśmy, jakby to powiedzieć, nawet nie kolonią już, jesteśmy terytorium grabieżczym, gdzie my, hołota ma być przystosowana, przyuczona do najprostszych zadań. I takiemu gościowi, który układa jogurty gdzieś tam, nie jest potrzebny rynki, bo mu tylko pierdzieli w głowie. On po prostu to. Tego ma nie być. Tego ma nie być oczywiście. Ja dopisałem koniecznego z pewnego względu. I teraz... moment, rozglądam się. Moment. A, tu jest.
I teraz tak, tego ma po prostu, przepraszam, tego ma po prostu nie być, bo to jest niepotrzebne. Chodziły plotki, że będzie zlikwidowany również świadectwo z czerwonym paskiem. Ja byłem strasznie dumny, jak chyba 4 razy w życiu dostałem świadectwo z czerwonym paskiem, a raz dostałem taki piękny album ze szkoły Robertowi Fryczkowskiemu za wyniki w nauce oraz doskonałą technikę czytania i tak dalej, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Lubsku. Tam podpisała się moja wspaniała wychowawczyni, którą po prostu kocham i pozdrawiam, pani Siemaszko, już teraz na emeryturze, wspaniały, doskonały pedagog, pani Siemaszko ze szkoły imienia Chrobrego w Lubsku. Pozdrawiam panią serdecznie, jeżeli pani kiedykolwiek to zobaczy. Wspaniały, doskonały pedagog. I właśnie byłem dumny. Okazało się, że to jest fake, to nie będzie zlikwidowanych czerwonych pasków, aczkolwiek patrząc, jak rodzice w chory sposób patrzą na te czerwone paski, jak cisną w chory sposób, w ogóle rodzice są najbardziej tacy często toksyczni w procesie nauczania i wydaje mi się, że rodzice w procesie nauczania bywają bardziej toksyczni niż ci uczniowie, którzy zakładają uczniowi kosz na szyję, ponieważ oni po prostu chcą dla swojego Kubusia wszystko, żeby Kubuś, bo przecież Kubuś jest najmądrzejszy. Dlaczego jest najmądrzejszy? Ja bym nie mógł chyba być nauczycielem, bo mówił prawdę, mówił na przykład, Kubuś jest mało zdolny. A po kim ma być zdolny? Niech pani spojrzy na siebie. No więc i pewnie bym popracował tam z tydzień w tej szkole i by się skończyła robota. Więc generalnie są zlikwidowane książki i miało, po plotka szła, ale to nieprawda, że będzie zlikwidowane świadectwo z czerwonym paskiem. Rynkiewicz został zlikwidowany nie dlatego, że jest trudny, proszę państwa, tylko dlatego, że napisał wiersz Krew. Ja państwu pozwolę sobie ten wiersz przeczytać. Krew. Krew rozlepiona na afiszach, krew na chodnikach i na ścianach, krew jak poranna wtedy cisza, krew czarne plamy na ekranach, krew na kamieniach, szarych płytach, na białych rękawiczkach Tuska, krew, która o nic was nie pyta, krew jak złamana w sadzie brzuska i jak na polach polne maki, i nad polami białe chmury, jak narodowi dane znaki, oni wznosili się do góry. Krew na fotelach tu polewa, zmywana szlauchem o świtaniu. Jeszcze wam ona pieśń zaśmiewa, to będzie pieśń o zmartwychwstaniu. 18 października 2013 i za to Rymkiewicz wyleciał, za ten wiersz. Wstrząsający, piękny, zachwycający. Za ten wiersz wyleciał, ponieważ ludzie mali są po prostu emocjonalnymi karłami i potrafią latami żywić urazy w swoim skarlałym sercu, a na końcu zadać cios. Nie są wielkoduszni. Zawsze poznacie zło po tym, że zło nigdy nie jest wielkoduszne. Zło nie wybacza. Zło potrafi żywić urazy w sercu latami. Po prostu. Zło takie jest. Ale nieważne. I teraz, co możemy zrobić? Możemy pobrandzlować się w internecie, jakbyśmy byli rodzicami, i zrobić, pisać ministerstwo, narzekać, wysyłać sobie filmiki, albo zebrać w danej szkole radę pedagogiczną, radę nie pedagogiczną, tylko tą radę rodziców, tak, komitet rodzicielski, wziąć, kupić wszystkim najlepszym uczniom w szkole, złożyć się, przecież to nie są pieniądze jakieś, wydawnictwo na pewno da rabat, taki zestaw książki Feliksa Konecznego, jakąś dobrą książkę, taką, żeby zrozumieli, Rymkiewicza i Dukaja i zrobić taki zestaw, elegancko zapakowany w kartoniku zestaw 3 książek i rozdać te książki wszystkim najlepszym uczniom. Po prostu wszystkim uczniom najlepszym rozdać te książki. Ja nie mam złudzeń, że na 100 rozdanych takich zestawów 80 będzie nieprzeczytanych. Statystyka. Ale 20 będzie przeczytanych, a z tych 25 będzie zrozumianych. A z tych 5 wyrośnie jeden wybitny człowiek, taki jak profesor Nowak z Krakowa. Na tym polega, w cudzysłowie, hodowla geniuszy, że po prostu inwestujemy w właściwym czasie i miejscu we właściwy sposób. Właśnie rozdawanie takiego pakietu, czyli wylęgarnia miernot, czyli po prostu te wszystkie szkolne struktury, mówią, nie, to ci jest niepotrzebne, masz układać jogurty na półce, pamiętaj. Te z datą krótszą z przodu, a te dłuższą z tyłu, tak układaj. A my mówimy, pierdziel się,
Chcę, żeby moje dziecko było mądre, elokwentne, wykształcone, żeby miało wiedzę. My rozdajemy taki zestaw. My, rodzice, wiemy, co dla naszych dzieci jest dobre. A kiedy zlikwidują świadectwo z czerwonym paskiem, to niech likwidują, niech spierdzielają, niech ta wylęgarnia miernoć się odławi swoją miernością. Oni teraz są, a za chwilę zginą. Znikną po prostu udławieni swoją miernością, bo taki jest los miernot. Bardzo wiele zrobił złego Jeżow, tak? Mikołaj Jeżow. Ale tak naprawdę kim był? Nikim, zerem. Utonął we własnym szambie. No ale zrobił dużo szkód, ale go nie ma. Nikt go nie pamięta inaczej jak ścierwo syfilityczne i alkoholika. Więc tak to jest. Chodzi o to, że jeżeli nie ma dyplomu, prawda, z czerwonym paskiem, to komitet rodzicielski powinien zamówić takie teczki, jak się robi do prac magisterskich, z czerwonym paskiem, z dokumentem i napisanie tak: pani Ania Kos, pani Ania Kwiatkowska, pani Beata Majewska, pan Paweł Kwiatkowski, uczeń Paweł Kwiatkowski, w tym i w tym tylko dostał świadectwo z wyróżnieniem, tak zwane świadectwo z czerwonym paskiem. Gratulujemy, życzymy sukcesów naukowych w dalszej drodze. Komitet rodzicielski i podpis, i pieczątka, i do tego wklejony dyplom. To zostanie na zawsze. Ten dzieciak będzie to pokazywał za 5 lat, za 10 lat, za 15. Na tym polega walka. Nie na tym, żeby wyjąć Czarnoprochowca, to nie ten czas jeszcze. Tylko na tym, że jeżeli system nas dławi, to nie walczmy z systemem. W sensie takim chorym. O Boże, tutaj tak, piszemy 1000 maili. Boże, na Facebooku stworzymy grupę. Nie, miejcie ich wszystkich w dupie. Niech szczezną. Stwórzcie własną strefę docenienia ucznia. Dajcie im dobre książki. Dajcie im dobrą świadectwo z czerwonym paskiem, jeżeli kiedykolwiek zlikwidują. Powiedzcie, wy nie chcecie dawać miernoty? To, ale my to damy, my rodzice. I dobre wychowanie polega nie na tym do końca, żeby się kłócić, bo mój jest najmądrzejszy, tylko właśnie o tym, żeby stworzyć dobre warunki edukacyjne. I to jest pierwszy aspekt walki. A że dzisiaj jest niedziela i było niedawno Matki Boskiej Zielnej, to króciutko omówię drugi aspekt walki. Właśnie również uważam bardzo istotny. Byłem niedawno w urzędzie i w tym urzędzie, była taka urzędniczka. To jest niesamowite, bo nie wiedziała nic na żaden temat. Nie wiem, jakie były kryteria przyjmowania. Nie wiedziała nic na żaden temat i ta urzędniczka, coś tam załatwiała. Ale chyba była bardzo serdeczna, odprowadziła mnie do drzwi. I co się stało? Ten urząd był wymalowany świeżo po remoncie. I proszę Państwa, był świeżo po remoncie. I był taki ładny, taki elegancki, pachniał taką świeżością, farbą i wszystkim. Urzędniczka mnie odprowadziła. I co się działo? Na parapecie stał wazonik. Wazon. I w tym wazoniku stało różne rupiecie, które stały segregatory, leżały, takie poukładane jakieś czasopisma. I stał wazon, w który ktoś coś wszystko powkładał. Jeden z elementów, który powkładał, był krzyż. Nad drzwiami przed remontem wisiał krzyż i malarze go po prostu zdjęli i te długopisy, co znaleźli, jak szafki odsuwali, wszystko włożyli tu, ale że było jeszcze mokre, więc nic nie zrobili. Spojrzałem na ten krzyż, a krzyż był taki, że był większy od tego i tu miał taką ładną dedykację dla tej firmy od harcerzy. Tu miał taką napisaną ładną dedykację, że harcerze tam jakiegoś tam zgrupowania takiego i takiego dziękują firmie tej i tej za wsparcie, tak tu z boku było to napisane, a tu był normalny krzyż. No i chodzi o to, że ja podszedłem z tą urzędniczką i mówię, tak stoi tutaj w tym wazonie, a nie byłoby mu lepiej nad drzwiami? Tam, gdzie było jego miejsce. Ona tak popatrzyła na mnie i powiedziała, no lepiej no. Ja mówię, no właśnie. I wyszedłem. Do widzenia, do widzenia. Ale wiedziałem, że z tym nic nie zrobi. Dlaczego? Bo czułem po jej wypowiedzi. Rozumiecie Państwo? Bo ona była letnia. Właśnie na tym polega letniość. Gdy była gorąca, to powiedziałaby, wie pan co, ale mnie pan zawstydził. Faktycznie, on tu stoi, a muszę coś z tym zrobić. Zrobimy to. Super. Pan jest taki wysoki, może pan powiesi. Albo powiedziałaby, gdyby była gorąca. A gdyby była zimna, powiedziałaby, proszę pana, niech pan się tu nie wtrąca, bo to nie jest pański urząd. To jest raz. Po drugie, gdybym chciała powiesić wszystkie symbole religijne, jakie są na świecie, to by mi ścian zabrakło. Po prostu stoi sobie tutaj, niech sobie stoi, koleżanka pewnie weźmie do domu. I tyle. Bądź zimny, a była letnia. Więc ja po 2 tygodniach pojechałem do tego urzędu
Wszedłem, akurat tam nie było, w tym pokoju, bo to jest taki pokój dla klientów i gości. Zajrzałem, patrzę. Zbawiciel dalej stoi w słoiku, dokładnie nietknięty, mówię, wiedziałem. Poszedłem do sklepu i do sprzedawcy, a mamy takiego sprzedawcę tutaj, który zaopatruje mnie też w różne rzeczy modelarskie i w różne inne rzeczy. I mówię, proszę pana, jest taka sprawa, że potrzebuje klej o dużej gęstości wstępnej, nie może lecieć ciurkiem, musi być gęstości gęstej pasty do zębów i musi mieć dobrą adhezję. I ja ten klej tu niedawno miałem, to jest taka mała tubka, była długa, jest z kluczem takim z tyłu do wyciskania, ale gdzieś tu mi się zawieruszył. I on mówi, proszę pana, jest ten klej, jest drogi, tam kosztował 27 zł czy 32, nie pamiętam, taka tubeczka, ale on ma taką adhezję, że sprzedawca, który to był, zrobił taki pokaz, że wziął cegłę, o, będziemy się zbierać powoli, wziął cegłę, przyłożył do ściany, przykleił i po 2 minutach nie mogliśmy tego oderwać. Ja mówię, tego potrzebuję. Kupiłem ten klej, mówię do narzeczonej tak, kochana, jedziesz ze mną teraz, musisz mi pomóc. Wchodzę do biura i mam tam robotę do zrobienia. Twoim zadaniem jest tak zrobić, że jeżeli ktoś będzie szedł, to ty masz go odwrócić uwagę. Powiedzieć, niech pan zobaczy, tu mi się pieprzyk zrobił, albo powiedzieć, Boże, słabo mi, albo cokolwiek, masz odwrócić uwagę, albo powiedzieć, proszę pana, gdzie jest tam toaleta, żebym ja słyszał, że ktoś idzie. Ona mówi, dobrze. Pojechałem, zajrzałem i akurat ktoś szedł. Co pan tam szuka? Ja mówię, nic, szukam pani Malinowskiej. Nie znam. No ja mówię, z działu księgowości. To może tam. I poszła. Było blisko. Zajrzałem jeszcze raz. Nikogo nie ma w tym biurze. Wszedłem. Wyjąłem klej z kieszeni. Pociągnąłem klej tak. Przyłożyłem nad drzwiami. Docisnąłem. Poczekałem kilka sekund. Pomodliłem się. Wyszedłem. Patrzymy na korytarzu pusto. No i załatwiona sprawa. Po 2 tygodniach poszedłem do tego pokoju, sprawdziłem, Chrystusik jest na swoim miejscu, jest nad drzwiami. Dlaczego Państwu to opowiadam? Nie żeby się chwalić, tylko broń Boże, no czym się chwalić? To, co zrobiłem, to jest w gestii każdego normalnego, przeciętnego, no chrześcijanina, katolika, to ja nie zrobiłem nic, no, ponadstandardowego. Natomiast chcę powiedzieć pewną rzecz, że tak właśnie ja rozumiem walkę, że walka polegała na tym, że zrobiłem to, co powinno być zrobione, bo teraz nawet ten Chrystusik jest przyklejony w sposób absolutnie mocny. I teraz, jak ktoś przyjdzie, jakiś zlewaczały kierownik, powie, co to jest, proszę to ściągnąć, no to ktoś powie, szefie, ale to jest przymocowane, no to ściągnij, no ale nie da rady. Nikt nie będzie zapewniał Państwa o normalnej estetyce i normalnym poczuciu wartości religijnych, odrywał Chrystusa, nie wiem, młotkiem. Chyba, że z jakimś psycholem. Więc pewnie to zostanie. A nawet jak go oderwie, już to zostanie po Chrystusiku ślad. A więc to miejsce zostanie dalej zaznaczone Jego obecnością. I właśnie to chciałem Państwu powiedzieć, że walka to zostawmy mantrę tchórzy. A co ja mogę zrobić? Na każdym swoim odcinku jest jakieś coś, co możemy zrobić. Ta dziewczyna, która była w tym biurze, mogła stanąć na taborecie, wziąć, kupić ten klej, który ja kupiłem, przyłożyć, pomodlić się. Po prostu mogła, to było w jej gestii. Nie zrobiłem ja niczego, czego ona by nie mogła. Nie procesowałem się, nie pisałem podań. Po prostu wszedłem, zabezpieczyłem sobie tyły, przykleiłem i zrobione. Czyli co możemy zrobić? Możemy zrobić tysiące rzeczy. Możemy dać dzieciom książki Konecznego, Rymkiewicza, Dukaja. Możemy kupić je do domu. Możemy mądrze z naszym synem przeczytać książki Feliksa Konecznego i on będzie już potem innym człowiekiem. Możemy czytać książki Rymkiewicza. On powie, tato, ale ja nie chcę, bo ja chcę pograć sobie. To se pograsz, ale teraz godzinę czytamy Rymkiewicza, teraz godzinę czytamy Feliksa Koniecznego, bo musisz, synu, zrozumieć świat, bo musisz, córko, zrozumieć świat. Jeżeli oni powiedzą, ta welęgarnia miernot, nie dałem świadectwa z czerwonym paskiem, ponieważ ci, którzy nie dostają świadectwa z czerwonym paskiem, czują się gorzej, przecież mają się czuć gorzej, bo nie dostali świadectwa z czerwonym paskiem, to jest właśnie istota. To w tym momencie my to robimy i właśnie robimy rzeczy, które są proste, bardzo proste,
oczywiste, naturalne, ale właśnie stanowią element pewnej walki o naszą tożsamość i o to, żebyśmy byli tym, kim chcemy być. Chodzi o pewną nieustępliwość. Jest 10 tysięcy rzeczy, które możemy zrobić i to nieprawda, że nic nie możemy zrobić. Możemy zrobić 10 tysięcy rzeczy, nim przyjdzie czas na maczetę. Bo pewnie taki czas też przyjdzie i trzeba być tego w pełni świadomym. Ale na razie róbmy takie właśnie rzeczy, do czego Państwa i siebie bardzo mocno zachęcam. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło, bądźcie dzielni. Ktoś mi mówił, że słabo, jak tak kieruję tego pilota i że mam go kierować gdzie indziej, to ja go skieruję może za siebie. Tak? Jak to Wam przeszkadza, to tak skieruję. Bądźcie dzielni, szanujmy czas, który nam pozostał. Do widzenia, wszystkiego dobrego.